Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I dzisiaj mamy 15 grudnia, więc zaczynamy 15 vlogmas. Jest godzina 12.11. My z Martyną dzisiaj wstaliśmy około 11, coś takiego, nie? No, wczoraj w ogóle po prostu mieliśmy takie przygody. O 23.00 byliśmy w Maku. O 1.00 zaczęłyśmy... O 23.00 tak 30. No. No. O 1.00 zaczęłyśmy dekorować pierniczki, a poszłyśmy spać po 3.00. No, bo gdzieś tak w pół do 3.00, nie, tak o 2.00 skończyliśmy. No, pierniczki. No, potem się kąpałyśmy i poszłyśmy spać. Tak, no, także tak nam wczoraj minął dzień. Obudziłyśmy się, zrobiłyśmy sobie przed chwilą śniadanie, które jeszcze nie zjadłyśmy, bo stwierdziłyśmy, że rozpoczniemy najpierw vloga i potem otworzymy sobie kalendarze adwentowe. I patrzcie, jaka jest pogoda. A Martyna ogólnie przyjechała rowerem. A jedzie się tak do Wiki z 20 minut. No, coś takiego, więc będziemy czekać, a Martyna ma jutro sprawdzian z historii z całego działu. Ale upołczy się u Wiki. Tak, ale właśnie przygotowała sobie notatki i wydrukowałyśmy już je. Także Martyna będzie się uczyć, ja przez ten czas będę montować dla Was vlogmasa. Także co, idziemy teraz otworzyć kalendarze i ponownie zrobi to ona. W ogóle patrzcie, jak ładnie wczoraj udekorowałyśmy drzwi. Tak, mamy tutaj zdjęcia z Instaxa. Chcę, żeby tych zdjęć z Instaxa było więcej, ale póki co nie mam, więc poprzyklejałam to takie małe, co miałam kiedyś pod obudową. No i tu jest jeszcze takie, także tak to wygląda. Ślicznie, nie? Okay, więc jesteśmy już w pokoju do otwierania kalendarzy i Martyna zaczyna. Tak, no to Smartisy to... 15 okienko dzisiaj już, Jezu. O, mam. To jest najlepsze chyba, co może być w tym kalendarzu. Tak. Chociaż jeszcze to z tym nadzieniem jest dobre, ale no to też jest dobre. Z nadzieniem bez nadzieja? Z nadzieniem bez nadzieja, tak. Dobra, after 8. O, 15. No, szybko znalezione. I dzisiaj najzwyklejsza czekoladka. Jest w ogóle co innego oprócz tego? Jest jeszcze w wersji dark i wersji biała czekolada. O, a ta jest? Ta jest chyba zwykła albo biała. Nie wiem, bo biała nie jest oznaczona, więc... Okej. Dobra, herbatki. Nie, tak mi szybko idzie ten, znajdowanie okienka. No ja też tak raz miałam, że po prostu znajdowałam od razu. Jakaś fajna. Może jest jakaś gruszka. Chyba tak mi się wydaje, bo jest na obrazku. Możemy sobie ją zrobić. Nie, nie wiem. Taka. No. Wygląda jak żurawina, ale... Tak, no dobra, to zrobimy sobie ją później. Orzeszki, nieszczęsne orzeszki. Tak, w tym samym miejscu. Czyli cracker, czyli coś ostrego, jakieś ciasteczka pewnie. No dobra, otwórz, zobaczymy jak to w ogóle wygląda, bo ja nie pokazuję, a pewnie ludzie w ogóle nie wiedzą jak to wygląda. Znowu to samo co wczoraj, tylko że... Chcesz spróbować? Poczęstuj się. Nie, może nie. Ale w sumie pachnie ładnie, pachnie chili. No, tak chipsami normalnie. No dobra, to może później skosztujemy. 15. Dzisiaj kokardka. No, możesz sobie zjeść. W ogóle tutaj zapomniałyśmy o tym, że ja zostawiłam tutaj 13, więc ja mogę sobie zjeść gruchę, a ty możesz sobie zjeść kokardkę. Dobra, lecimy dalej. Maybelline. Jakiś cień pewnie. Albo, o. Lusterko, tak. Zawsze w kalendarzach kosmetycznych jest czarna kredka i lusterko. Fajnie, że jest chociaż zamykane. No, ja dostałam, ale takie otwierane. Znaczy, nie otwierane. Może być, w sensie jakoś na jakąś podróż się przyda, ale ja z takiego lusterka nie korzystam. O, widzicie siebie. No ja też nie. Bo w sensie ja mam telefon, więc w sumie nie potrzebuję lusterka, ale dobra. Czy to musik, czy kredka? Nie na takie długie. Kredka, myślisz? Nie wiem, nie, no chyba mus. Ciężkie? No. No to musik. Ma być musik, musi być musik. Tak, jest mus. O smaku dyni, jabłka, gruszki i marchewki. Taki warzywno-owocowy. No, tu się już fajnie tworzy obrazek jakiś. No. Nie będzie napisane Merry Christmas albo coś w tym stylu. I ostatni, nie, przedostatni. Tak. Czyli to będą żeliki. Daj ci pomogę. O. Tak. Dzisiaj 15, tak? Tak. Coś lekkiego, ale sporego. Uwaga. Ja wiem co to jest. Maseczka? Nie. To jest maseczka na ręce.
Bo właśnie ja mam takie coś jakby, że ręce mam jakby takie nadwrażliwe i podobno jak będę stosować właśnie takie maseczki i będę często kremować ręce, to podobno to ma się polepszyć. I mama mi kupiła właśnie taką maseczkę drogą, ale w ogóle jaka ona jest śliczna, patrzcie. O, takie monstery. Tak. Wygląda ślicznie. Możesz sobie zrobić dzisiaj. Fajna rzecz, bo to jest bardzo przydatna. Także naprawdę, naprawdę. Także tak wyglądają rzeczy z kalendarzy. Moi drodzy, tak wygląda nasze śniadanko. Mamy tutaj jogurt gruszkowy. Do tego mango, malinki, jeżyny, borówki, kaki, truskawki i syrop klonowy. Także tak to pięknie wygląda. Hejka moi drodzy, ogólnie ostatni raz się chyba do was odzywałam, jak była jeszcze Martyna w domu, czyli około 13, coś takiego, tak mi się wydaje, że około 13, no a mamy godzinę 22 chyba, tak 22:30. I co? I ja dzisiaj byłam we Wrocławiu, pojechałam właśnie z rodzicami, z babcią, dziadkiem, z ciocią, drugą ciocią. I no i z rodzicami i pojechaliśmy do takiego tajemniczego ogrodu, jakby to była taka wystawa podświetlana, bo jakieś takie grzyby, ważki, coś tam wam ponagrywałam, ale ogólnie było tak średnio, bo było naprawdę pełno ludzi, nie dało się chodzić. Oprócz tego no już trochę było to zniszczone i w ogóle ta wystawa ogólnie trwała 2 dni, było pełno błota, bo padało przez te ostatnie dni, wczoraj padało, dzisiaj padało, także no to wszystko było mokre. Było błoto, także no nie fajnie się po tym chodziło, dlatego szybko wyszliśmy. Poszliśmy na jarmark, moi rodzice wypili sobie grzańca, tam dziadkowie też i ciocie, a ja sobie kupiłam poncz świąteczny. No i potem poszliśmy sobie jeszcze do Starbucksa, niektórzy tam sobie kupili kawę. Ja jeszcze kupiłam sobie oscypka, no i potem poszliśmy na Ostrów Tumski, na Bulwar Donikowskiego, sobie spacerkiem, no i wróciliśmy do domu. Niedawno wstawiłam Vlogmasa 14. Ogólnie mega mi się podoba, jak on wygląda z Martyną, jest taki śmieszny naprawdę. Także fajowsko. No, a ogólnie dzisiaj to już nie mam większych planów. Natomiast jutro mamy poniedziałek. Po prostu najukochańszy dzień. Nie no, w sumie ja na poniedziałki tak nie narzekam. Mam 4 lekcje. Matmę, WF, WOK i geografię. Zaraz spakuję się. Ogólnie to chyba było jakieś zadanie z matmy, no bo na jutro ogólnie nie mam dużo, ale było jakieś zadanie z matmy, ale nie mam na to głowy teraz, serio, wróciłam, jest tak późno, także nie mam na to głowy, po prostu zgłoszę jutro nieprzygotowanie na matmie. Też nie ogarniam jakoś w 100% tego działu, dlatego zawsze lepiej zgłosić. No, oprócz tego mam jutro WF, w okno i geografia, no to takie tak naprawdę lejtowe przedmioty, no i później jadę na paznokcie. Właśnie po lekcjach, także będę musiała sobie wybrać, jakie zrobić, bo moje są już naprawdę w słabym stanie, ale te ogólnie mega mi się podobają i rozważam nad tym, czy nie zrobić sobie znowu takich samych, bo one są takie półświąteczne, sylwestrowe, fajnie wyglądają, naprawdę mega mi się podobają, ale kurde, z drugiej strony drugi raz robić takie same paznokcie tak średnio, bo wiecie, już mi się zaczęły nudzić, ale ogólnie są tak długie, że muszę je na 100% skrócić. No, także zrobimy jakieś, muszę jakieś fajne wybrać, sylwestrowo-świąteczne. Także idę na paznokcie, więc w domu pewnie będę koło, no nie wiem, koło 16. Obstawiam, że będę koło 16 w domu, może nawet chwilę po. Zobaczymy. No, ale takie ogólnie są plany. Także ja teraz idę się wykąpać, spakuję się do szkoły, no i widzimy się, jak wszystko zrobię. Także see you za jakieś pół godzinki. No, a ja wam pokażę moją My Night Routine. Moi drodzy, wykąpałam się i zabieram się za... Mam to za niebie. Mam czkawkę, trzeci raz dzisiaj. Skończyłam już się kąpać i teraz zabieram się za montowanie vloga. Jezu, ta czkawa mnie dobija. Dobra, see
see you. Siemaneczko, siemaneczko, mamy godzinę 12.03. Ja właśnie skończyłam montować vlogmasa i wreszcie mogę iść spać. Ten dzień był naprawdę nudny, w sensie nic jakiegoś wielkiego się nie wydarzyło. Chociaż co prawda była bardzo fajna wycieczka po Ostrowie Tumskim, po rynku, po bulwarze i to wszystko właśnie z rodziną. Mało wam wczoraj ponagrywałam, ale dość długo byłam, było strasznie zimno co prawda, ale było naprawdę bardzo fajnie. Także polecam, jeżeli będziecie we Wrocku, to przejdźcie się na właśnie taki spacerek. No ale ogólnie to z Martyną do 13 spędziłam czas. Potem od 14.30 jakoś do 16.00 spałam, o 16.00 się obudziłam, to zaczęłam montować tego vlogmasa wczorajszego. No i potem pojechałam, także tak wyglądał mój dzisiejszy dzień. Nic zbytnio ciekawego, ale i tak w sumie fajnie było. No. Więc co, ja się już tak naprawdę z wami żegnam, mam nadzieję, że ten vlogmas się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. A my się widzimy w jutrzejszym odcinku, także subskrybujcie. Do następnego. Cześć!